To zlecenie. Co to za zlecenie? Tak, O, chyba nawet za głośno. Nie, jest w porządku, yo, ha! Dla konta kontrakt, na ekstra ekstrakt. Tu kryję po kątach, użyję, żeby nie wstać. Przestać myśleć o tym, muszę, jest lecenie. Już czekają samoloty na moje polecenie. Zmienię kierunek, złożę meldunek, gdy dotrę. To nie lot, poszacunek, a po milion ombre spoko. Rzucam oko na Maroko przez okno. Dobrze, że mam kogoś, komu mogę to opchnąć. Szkoda, że to zlecenie, naród by mi towar stykał. A już wiadomość na pejdzie, południowa Ameryka. Myślę o pieniądzach, że konto nie nadąża księgować. Napchałem Jumbo Jet Coxu i posłałem do Krakowa. I od nowa będzie mi tu telefon piszczał, a w SMS-ie go, go, tu Afganistan. Ja mam nadzieję, że to już ostatnia przystań. Hery nie wezmę, ale z Afgana skorzystam. Zapakowane i posłane Jumbo Jetem. Nie sprzedałbym tej ilości, nawet jakbym był sklepem. Mam lecieć po fetę do Rosji, do Moskwy. Rozkmin, czemu nie mogę wracać do Polski. W Rosji bym prosił o inne nastroje niż Smoleński. Myślę, chuj, posłałem tą fetę konwojem. Czas się skracał, w końcu wracam. Mam kasa, bo już rok zajęła mi ta praca. Ale to się opłaca. Toła czeka na człowieka, a on mówi mi: przykro mi, za długo pan zwlekał. Myślę, za długa podróż, za długa narracja. I tak przez ten rok weszła legalizacja. Ale ile było przygód, Chester Pomarur. Ej, pomyśl, ile masz towaru. Bardzo dobrze, dla mnie bomba. To jest właśnie nasza specja. Człowieku, skontroluj ten towar.